Zanim przystąpię do wykładu, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na dzisiejsze sympozjum pastoralne. To dla mnie wielka radość, że mogę podzielić się swoimi refleksjami. Ciekawy tytuł całego sympozjum, Synod o rodzinie i co dalej? No, można by dość szybko odpowiedzieć, że dalsza część synodu to będzie dalej, ponieważ na razie tylko odbyła się pierwsza część synodu. Synod jest rozłożony na dwa etapy. Proszę Państwa, zanim przejdę do mojego referatu, jeszcze chciałbym odnieść się właśnie do tego synodu. Ten synod wskazuje nam na niezwykle ważne zagadnienie, zagadnienie rodziny. Dla Kościoła rodzina jawi się jako absolutny priorytet. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. My niestety w czasie trwania prac synodu zostaliśmy, nie chcę powiedzieć, że wprowadzeni w błąd, ale przekazy medialne bardzo mocno podkreślały rzeczy, które oczywiście były na synodzie, ale były, nie chcę powiedzieć marginalne, ale no nie były tylko i wyłącznie przedmiotem obrad synodalnych. Mówiono nam o komunii świętej dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Mówiono o tym, że zostanie usprawniony proces kanoniczny dla tych, którzy chcą stwierdzić nieważność sakramentu małżeństwa, właściwie chcą stwierdzić, że ten sakrament nigdy nie został zawarty. Te wszystkie zagadnienia były poruszane na synodzie, ale musimy pamiętać, że pierwszym i podstawowym zadaniem synodu jest zwrócenie uwagi na w ogóle problem rodziny, na to, że rodzina dla Kościoła w tej chwili jest zagadnieniem priorytetowym i na nią trzeba położyć nacisk pod każdym kątem. Ja specjalnie wybrałem taki tytuł mojego wystąpienia, Rodzina wspólnotą ewangelizowaną i ewangelizującą, bardzo szeroki zresztą, ale wybrałem go dlatego, żeby podkreślić pozytywny wymiar rodziny. Nie tylko i wyłącznie problemy związane z rodziną, bo myślę, że tu ksiądz profesor Marian nam więcej na ten temat powie, a ja bardzo pozytywnie i normatywnie. Czyli powiedzmy, że ja chcę zarysować pewien model zamierzony, jaki znajduje się w dokumentach kościelnych i jaki powinien być realizowany. Już mówiłem w czasie homilii, że od rodziny zależy przyszłość Kościoła i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Proszę zobaczyć na mapę religijności Polski. Tam, gdzie rodziny są w miarę silne, są tradycyjne, wielopokoleniowe, tam od razu wskaźniki religijności mamy znacznie wyższe. Tam, gdzie rodziny przeżywają głęboki kryzys, gdzie rodzina bardzo często jest pokaleczona w różnych wymiarach, tam też od razu mamy niższe wskaźniki, parametry religijności. Ta zależność jest widoczna. Święty Jan Paweł II określił rodzinę jako pierwszą i podstawową drogę Kościoła. Rodzina jest w wymiarze ogólnospołecznym i religijnym najstarszą, powszechną i naturalną wspólnotą, która funkcjonuje we wszystkich kulturach. Można stwierdzić, że jest ona najcenniejszym dobrem ludzkości, ponieważ stanowi egzystencjalny horyzont człowieka oraz jest źródłem wielorakich powołań. Zaś życie w niej, zgodnie z zamysłem Boga, jest zwyczajną drogą prowadzącą do zbawienia. Troska Kościoła o rodzinę wiąże się ze specyficzną wizją rodziny opartą przede wszystkim na Piśmie Świętym i tradycji. Konsekwencją takiego rozumienia rodziny jest usytuowanie troski o nią wśród priorytetów w teorii i praktyce pastoralnej. Szczególnym wyróżnieniem dla rodziny jest podniesienie małżeństwa do godności sakramentu, a więc widzialnego i skutecznego znaku łaski Bożej. Wydaje mi się, że też w naszym duszpasterstwie za mało podkreślamy wartość sakramentu małżeństwa. Bardzo często ludzie redukują wartość sakramentu małżeństwa tylko i wyłącznie do jakiejś umowy społecznej, którą zawierają pomiędzy sobą małżonkowie. O znaczeniu rodziny przekonuje fakt, że bywa ona nazywana kościołem domowym, a Kościół
próbując opisać swoją istotę, sięgał wiele razy i nadal sięga do obrazów z życia rodzinnego. Przecież Kościół opisuje się jako rodzinę Bożą, nazywa się go matką, a Boga nazywa się ojcem. Wewnętrzna jedność rodziny, relacje pełne ofiarnej miłości, jej nakierowanie na życie sprawiają, że jest ona obrazem całego Kościoła. Zrozumienie teologicznego znaczenia rodziny jest możliwe w powiązaniu z osobą Jezusa Chrystusa, który stanowi centrum historii zbawienia. W Chrystusie zawiera się pełna prawda o człowieku, wywodząca się zarówno z tajemnicy stworzenia, jak i odkupienia. Ten, który był obrazem Boga niewidzialnego, był zarazem doskonałym człowiekiem. Chrystus, który objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i odsłania przed nim jego najwyższe powołanie, czyni to najpierw w rodzinie i poprzez rodzinę. Urodził się w rodzinie z Maryi, Józef był jego opiekunem, wzrastał w Nazarecie, w zaciszu środowiska domowego, wśród codziennych zajęć, modlitwy, kontaktów z sąsiadami. Jego rodzina przyjęła i strzegła go z miłością, wprowadziła go w życie w posłuszeństwie wobec tradycji religijnych i prawa narodu, towarzyszyła mu aż do osiągnięcia dojrzałości ludzkiej i aż do rozpoczęcia publicznej działalności, do której został przeznaczony. W środowisku rodzinnym Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi. Moi drodzy, trzeba sobie to uświadomić. To jest prawda znana, ale warto do niej powracać, że oczywiście Jezus Chrystus był Bogiem, zatem wiele otrzymał od swojego Ojca, ale w tym wymiarze ziemskim był człowiekiem i podlegał wszystkim prawom, którym podlega każdy człowiek, z wyjątkiem grzechu. Zatem potrzebował wychowania, potrzebował środowiska, w którym mógł wzrastać. To jego rodzice, opiekun Józef, Maryja, uczyli go miłości, uczyli go praktyk religijnych. Nawet zaryzykowałbym takie twierdzenie. To, co otrzymał w wymiarze ludzkim, otrzymał od swoich rodziców. Wcielenie Słowa Bożego pozostaje w ścisłym związku z ludzką rodziną. Nic już bardziej doniosłego i świętego nie może się wydarzyć w rodzinie ludzkiej, bo od czasu wcielenia jest ona swoistym sanktuarium, w którym zamieszkał Bóg. Rodzina stała się również obrazem Trójcy Przenajświętszej, bo Chrystus jest odkupicielem Ojca, a więc w Chrystusie obecny jest Ojciec w sposób realny. Zarazem ta obecność jest dziełem Ducha Świętego, dzięki któremu rodzina jest zdolna z miłością przyjąć Syna. Życie rodzinne jest dla zdecydowanej większości chrześcijan drogą, na której realizują oni swoje wezwanie do świętości i uczestniczą w misji całego Kościoła. Dokonuje się to poprzez realizację chrześcijańskiego powołania małżonków, wychowanie dzieci i kształtowanie ich powołań życiowych oraz przez świadectwo wobec świata, czyli zaangażowanie apostolskie rodziny. I w takiej sytuacji rodzina z całym bogactwem powołań i charyzmatów staje się kościołem domowym. Prawda o rodzinie jako o kościele domowym jest od czasów Soboru Watykańskiego II przedmiotem pogłębionej refleksji. Problem ten wymaga ujęcia w kontekście łaski sakramentu małżeństwa, o czym już mówiłem, aby pojęcie to nie zostało zredukowane do wymiaru socjologiczno-liturgicznego. Wzajemna relacja Kościoła i rodziny jest obustronna. Kościół powołuje do życia rodzinę mocą słowa i sakramentu, jednocześnie ją formuje, ewangelizuje, prowadząc do doskonałości, a z drugiej strony rodzina ubogaca wspólnotę Kościoła i również go buduje przez specyficzne charyzmaty, jakie otrzymała od Ducha Świętego. Włączenie rodziny w misterium Kościoła skutkuje tym, że te rzeczywistości mają ten sam charyzmat, który je ożywia, dynamizuje i uświęca. I tym charyzmatem wspólnym dla Kościoła i dla rodziny jest miłość, która zrodziła się z ofiary paschalnej i została w Duchu Świętym ofiarowana Kościołowi. Teraz troska Kościoła o tą formację rodziny, ewangelizacja rodziny, rodzina jako wspólnota ewangelizowana.
Na wszystkich ludziach oraz różnych grupach i organizacjach kościelnych spoczywa obowiązek skutecznej troski o promocję małżeństwa i rodziny oraz chronienie ich przed wszelkimi zagrożeniami. Takie nastawienie jest zbudowane na fakcie, że rodzina ma swe źródło w Bogu oraz że jest ona wewnętrznie nastawiona na urzeczywistnienie się Chrystusa i potrzebuje Jego wsparcia. Zatem ewangelizację rodziny uznaje Kościół za jedno ze swych najistotniejszych zadań, za pierwszą i z wielu względów najważniejszą drogę posłannictwa i posługi. Tak to opisał list do rodzin. Taka pomoc Kościoła jest niezbędna najpierw dla tych rodzin, które znają wartość małżeństwa i chcą pozostawać wierne nauczaniu kościelnemu, ale również potrzebują jej rodziny, które są zagubione, poszukują prawdy lub napotykają na przeszkody w realizacji swojego życia rodzinnego. Zadania formacyjne wobec rodziny spełnia Kościół przez duszpasterstwo rodzin. Papież Franciszek w czasie ostatniej wizyty Ad Limina Apostolorum Biskupów Polskich w orędziu skierowanym do nas napisał, że priorytetem duszpasterstwa w Polsce, a myślę, że to jest priorytet duszpasterstwa ogólnie pojętego, jest troska o rodzinę, jest rozwój duszpasterstwa rodzin. Papież zaraz zaznaczył, że zależy mu bardzo na tym, aby również tą troską duszpasterską otoczyć związki niesakramentalne. I tu myślę, że też mamy jeszcze sporo do zrobienia, chociaż pojawiają się też głosy krytyki, które mówią o tym, że powinniśmy większą uwagę przyłożyć do formacji tych rodzin, które się dobrze mają, które żyją po chrześcijańsku, umacniać te rodziny, dawać im mocne wsparcie. A my tymczasem sporo energii marnujemy na rozwój duszpasterstwa związków niesakramentalnych. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ uważam, że lekarza potrzebują ci, którzy się źle mają. Im trzeba pomagać. I jeżeli my na świecie i w Polsce widzimy coraz więcej związków niesakramentalnych, na pewno się z tego nie cieszymy i robimy rachunek sumienia, dlaczego tak się dzieje. I tu jest oczywiście wielkie zadanie dla duszpasterstwa rodzin na tym etapie formacyjnym, ale w momencie, kiedy już mamy do czynienia z taką sytuacją, my tych ludzi nie możemy zostawić samych sobie, ponieważ oni przeżywają bardzo często trudne chwile. Proszę zauważyć, że wiele tych związków niesakramentalnych chce żyć w bliskości Pana Jezusa. To pragnienie życia w bliskości z Panem Jezusem jest ogromne. Ja też rozumiem te głosy biskupów, które pojawiły się na synodzie i mówiły o tym, że trzeba przemyśleć jakieś sytuacje duszpasterskie, pastoralne, które by przybliżyły tym ludziom pełne uczestnictwo w życiu Kościoła. Tu mówiono o Komunii Świętej dla nich, co wywołało ogromne zgorszenie i sprzeciw niektórych środowisk. Zdaję sobie sprawę, że mentalnie dla nas to jest niezwykle trudne, bo my jesteśmy tak uformowani, że właściwie Komunię Świętą może przyjąć ten, który jest w stanie łaski uświęcającej. Ale zwolennicy takiego rozwiązania, że w niektórych sytuacjach bardzo specyficznych osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogłyby przystępować do Komunii Świętej. Ale jak mówię, to nie byłoby coś normalnego, tylko w niektórych sytuacjach po spełnieniu jakichś określonych warunków. Zwolennicy tego mówią, że Komunia Święta nie jest nagrodą, ale jest lekarstwem. Zatem to lekarstwo, ta pomoc jest potrzebna również tym, którzy upadają. Ja tylko przedstawiam argumenty, ja się nie podpisuję pod tym, ja tylko relacjonuję pewną dyskusję, która pojawiła się w ramach prac synodalnych. Niemniej uważam, że te zagadnienia trzeba podejmować, trzeba pochylać się nad tymi rodzinami, nie można przed tym zagadnieniem uciekać i mówić, że to jest zagadnienie marginalne. Już w tej chwili w Polsce nie jest zagadnieniem marginalnym. To duszpasterstwo rodzin polega nie tylko na szafarstwie sakramentów, ale dotyczy również specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
wspólnot odnowy życia rodzinnego, a także tradycyjnych form duszpasterstwa, takich jak rekolekcje, dni skupienia dla małżeństw, świętowanie rocznic rodzinnych oraz rodzinne pielgrzymki. Podstawowym programem pracy ewangelizacyjnej z rodzinami jest rok liturgiczny, który w sposób naturalny i przejrzysty przybliża różne prawdy dotyczące wiary. Ja też uważam, że w całej naszej aktywności pastoralnej musimy nieustannie odwoływać się do roku liturgicznego. On jest naturalną szansą przekazywania wspaniałych prawd wiary. Często szukamy jakichś nowych programów, poszukujemy jakichś nowych rozwiązań, bardzo spektakularnych, widowiskowych, a tu mamy rok liturgiczny, który jest szansą do tego, aby na kanwie roku liturgicznego przeprowadzić naprawdę dobrą ewangelizację. Niewątpliwe zasługi w trosce o rodzinę miał papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. Jeszcze jako Karol Wojtyła interesował się sprawami małżeństw i rodziny. Jako papież za swoje zaangażowanie został nazwany papieżem rodziny. Dzisiaj mówimy wyraźnie, to jest papież rodziny. Lub architektem rodziny, tak go też nazywano. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II zostały ogłoszone ważne dokumenty zajmujące się problematyką rodzinną, m.in. adhortacja apostolska Familiaris Consortio, list do rodzin, a Stolica Apostolska wydała istotny dla promocji i obrony rodziny dokument Kartę Praw Rodziny. W Polsce Kościół ewangelizuje rodziny pośrednio lub bezpośrednio. Pośrednio wspieranie rodziny dokonuje się w ramach duszpasterstwa ogólnego i polega na poruszaniu problematyki rodzinnej. Bezpośrednio zaś Kościół zajmuje się rodziną w ramach duszpasterstwa rodzin właśnie. Odbywa się to przez przygotowanie do małżeństwa, systematyczne nauczanie homiletyczne i katechetyczne o rodzinie i w rodzinach katolickich, poprzez zrzeszenia religijne, a także w szkołach, w kościołach, a po upadku komunizmu także w mass mediach katolickich. W Polsce, to też trzeba odnotować, od kilku lat działają instytuty nauk o rodzinie i tu się rozwijają bardzo dynamicznie. Działają na KUL-u, na UKSW, na Uniwersytecie Opolskim, na UMK. Właściwie większość w tej chwili wydziałów teologicznych otwiera również instytuty nauk o rodzinie. Trochę się ratują, żeby mieć studentów, ale myślę, że ta formacja nie idzie na marne. Absolwenci tego kierunku sukcesywnie zasilają szeregi fachowców zatrudnionych w duszpasterstwie rodzin, choć może to tak ładnie brzmi, w praktyce nieco gorzej wygląda, bo jak spotykam się z absolwentami, to rzadko, niestety, znajdują tą pracę w duszpasterstwie rodzin, ale przynajmniej mamy zaplecze ogromne ludzi dobrze uformowanych. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin w Polsce zaleca, aby w każdej parafii systematycznie były głoszone katechezy dla małżonków i rodziców, katecheza dorosłych. Również przyjmowanie sakramentów przez dzieci, chrzest, pierwsza komunia, święta, bierzmowanie jest okazją do spotkania z rodzicami i z tej okazji myślę, że nie wolno nam nawet rezygnować. Obok zagadnień teologicznych należy też formować rodzinę w kontekście współczesnych zagrożeń i znaków czasu. Teraz rodzina jako podmiot ewangelizacji, czyli ta wspólnota, która sama ewangelizuje. Najczęściej mówi się o trzech kręgach, przez które ewangelizuje rodzina. Mianowicie krąg wewnątrzrodzinny, czyli rodzina ewangelizuje sama siebie. Krąg najbliższego otoczenia, sąsiedzki, praca, tam gdzie funkcjonuje rodzina. I trzeci, ten krąg najszerszy, krąg eklezjalno-społeczny, zaangażowanie w życie publiczne, zaangażowanie też w życie eklezjalne w takim szerszym wymiarze. Zdrowa rodzina jest podmiotem życia Kościoła oraz ewangelizacji, natomiast rodzina chora rodzi niepewność, nieufność, konflikty, napięcia, spadek urodzeń, niedostatek, no i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy te wszystkie zagrożenia i niedostatki rodziny wymieniać w nieskończoność.
Uprawnienia oraz powinności małżonków i rodziców związane ze specyfiką ich powołania mają charakter autonomiczny i to trzeba podkreślić, co zostało potwierdzone w Karcie Praw Rodziny. I względem tych praw i obowiązków społeczności wyższego rzędu, takie jak Kościół i państwo, spełniają rolę pomocniczą. Rodzina formuje sama siebie, zaś cała wspólnota Kościoła ma obowiązek pomagać rodzinie w tym zadaniu, ale nie może wyręczać rodziny, zastępować lub odbierać rodzinie kompetencji. My dzisiaj idziemy w kierunku, szczególnie państwo idzie w kierunku odbierania rodzinie pewnych kompetencji związanych z wychowaniem dzieci, ze wspólnym życiem. Są powoływane instytucje, które mają wyręczać rodzinę. Rozumiem, że czasem rodziny są dysfunkcyjne. Są rodziny patologiczne, które sobie z tym nie radzą, ale to są zjawiska jednak marginalne. Zasadniczo rodzina jest autonomiczna i to jest jej powołanie, jej przywilej, nawet jej obowiązek, a wszyscy inni spełniają funkcję pomocniczą. Pierwszym i podstawowym celem rodziny chrześcijańskiej jest komunia osób, a także wspólnota pokoleniowa, czyli komunia matki, ojca, dzieci i krewnych. Rodzina zapoczątkowana w przymierzu małżeńskim urzeczywistnia się w pełni w rodzicielstwie. I tu też jest ciekawa sytuacja, bo my w Polsce bardzo często mówimy o tym, tu wczoraj ksiądz profesor Marian o tym też mówił, mówimy o tym, że no, jest trudna sytuacja mieszkaniowa w Polsce i bardzo często te rodziny trochę się gnieżdżą, mieszkają razem. To oczywiście nie jest sytuacja idealna, ale ma swoje plusy. Bo dzięki temu wiele razy to są rodziny wielopokoleniowe, żyją razem. Ten przekaz wartości i tradycji w takich rodzinach wielopokoleniowych jest znacznie skuteczniejszy. Podejmując te wspomniane wyżej zadania ewangelizacyjne, rodzina uczestniczy w potrójnym urzędzie Chrystusa i realizuje podstawowe funkcje urzeczywistniania się Kościoła, czyli uczestniczy w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Teraz krótko tylko, jak uczestniczy. Rodzina realizuje misję prorocką, nauczycielską, jako wspólnota ewangelizowana, ewangelizująca. Sama przyjmuje Słowo Boże, żyje Pismem Świętym, wsłuchuje się w nauczanie kościelne, ale i przekazuje to Słowo wszystkim poszukującym. Dlatego tak ważną rolę formacyjną w rodzinie spełnia lektura Pisma Świętego, czytelnictwo dokumentów kościelnych, książek religijnych, prasy katolickiej. To może już teraz aż trudno nam o tym mówić, bo jak zachęcamy do prasy katolickiej, do książek, do czytania książek katolickich, to no, ja sam widzę, że duży może nie opór jest, bo wszyscy pozytywnie mówią, tak, oczywiście trzeba czytać. Ale jak zapytamy, kto konkretnie coś przeczytał, no to jest duży problem. A tu na marginesie powiem dowcip, ksiądz profesor Nalaskowski, o ile się mylę, z UMK, prawda? On kiedyś opowiadał, że prowadził badania wśród nauczycieli. Ale prawdopodobnie można by w innych grupach też przeprowadzić, podobnie by było. Prowadził badania wśród nauczycieli, badania ankietowe. I tam było pytanie, które z pism specjalistycznych, formacyjnych, takich zawodowych, pan, pani czytała, albo z które prenumeruje. I lista 15 pism specjalistycznych. I on potem to wszystko przeliczył i okazało się, że no bardzo dobre wyniki. To większość, jedno pismo to prenumeruje prawie każdy, trzy pisma, no to tam 50%, okazało się, że no wspaniałe wyniki. Ale profesor Nalaskowski mówi, wszystkie te tytuły były zmyślone. Tak wygląda czytelnictwo u nas, prawda? Każdy chciał dobrze wypaść i zakreślał tam na wszelki wypadek, bo po co potem ma być ten obraz zaciemniony. Papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Ewangelii Nuncjandi stwierdził, że w stosunku do obrazu słowo zawsze posiada wyższość i skuteczność, zwłaszcza gdy niesie ze sobą moc Bożą. My jesteśmy w dość trudnej sytuacji, bo żyjemy w cywilizacji obrazkowej, wszędzie obrazy.
w internecie obrazy i obraz jest łatwiejszy do przyjęcia, jest sugestywny, ale myślę, że ma mniejszą siłę nośną jednak. On się pojawia i znika. Słowo ma, całe chrześcijaństwo jest zbudowane na słowie. Coraz częściej rodziny sięgają też do liturgii godzin. Oczywiście może tu coraz częściej wiemy, że ciągle mówimy o jakimś marginalnym zjawisku, ale rośnie ta ilość ludzi, którzy sięgają do liturgii godzin. Ta liturgia godzin przecież jest źródłem pobożności, ożywienia, modlitwy osobistej, a także uświęca czas. Rodzina spełnia ważną funkcję wychowawczą, która przede wszystkim realizuje się przez dawanie dobrego przykładu, przyznawanie się do błędów, unikanie fałszywych kompromisów i uczenie dzieci szeroko pojętej odpowiedzialności. Wychowanie religijne i katecheza udzielana przez matkę, ojca, starsze rodzeństwo czynią z rodziny prawdziwy podmiot ewangelizacji. Zatem rodzice mają prawo wybrać dla dzieci taki model wychowania moralnego i religijnego, który odpowiada im własnym przekonaniom. W rodzinie realizuje się także funkcja liturgiczna przez kapłaństwo powszechne, ojca, matki, a nawet dzieci i wszystkich krewnych. Każdy spełnia w rodzinie charakterystyczne dla siebie zadanie. W praktyce realizacja tej funkcji polega na aktywnym uczestnictwie w Eucharystii, w sakramencie pokuty, pojednania oraz w innych sakramentach. I tu trzeba powracać do takich sprawdzonych form. Pierwszy piątek miesiąca. Ja jestem może, oczywiście sporo piszę na temat nowej ewangelizacji, jestem mocno zaangażowany w dzieło, w promocję nowej ewangelizacji, kerygmat, wszystko to jest niezwykle ważne. Ale moi drodzy, te tradycyjne formy, one przez lata się sprawdziły i obroniły u nas chrześcijaństwo i wiarę obroniły. Pierwsze piątki miesiąca. Niedzielna msza święta, to jest obowiązek, ale troska o to. Nabożeństwa majowe i wiele, wiele innych spraw. Ważnym zadaniem w ramach funkcji liturgicznej jest praktykowanie modlitwy małżeńskiej i rodzinnej. Wspólnotowe świętowanie niedziel, uroczystości kościelnych i rodzinnych, a także codzienne ofiary z siebie oraz wspólne dźwiganie krzyża cierpienia, troski, niedoskonałości. W drodze tutaj, kiedy jechaliśmy na spotkanie, to diakon stały Zbyszek, który tutaj mi pomaga, opowiadał o tym, że w szkole pani zachęcała dzieci do uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych związanych z 11 listopada. No i pani listę zrobiła, które z dzieci chciałoby uczestniczyć w tych tam uroczystościach, zaangażować się, bo przygotowują jakiś program. W klasie dość dużej trójka dzieci tylko się zgłosiła. Pani pytała dzieci, reszta nie jest zainteresowana, rodziny gdzieś wyjeżdżają, mają zupełnie inne plany, niepatriotyczne, nie świętują, świętują siebie. Też nie jest to najgorsze, ale moi drodzy, taka szansa, żeby dzieciom przekazać wartości patriotyczne. I wielkie rzeczy się dokonują, bo w Gdyni akurat, skąd Byszek jest, tam jest piękny marsz taki niepodległościowy. Poprzebierani ludzie są, taka zabawa jest, ale kształtująca ducha patriotycznego i niezainteresowani. Uważam, że to naprawdę takie proste rzeczy, nie trzeba nawet dużo wymyślać, tylko zaangażować się i wykorzystać to, co nam się ofiaruje. Coraz ważniejszym zadaniem rodziny jest mądre wykorzystanie czasu wolnego, który został człowiekowi dany dla odpoczynku, ale i wszechstronnego rozwoju w sferze kultury, duchowości. Też dzisiaj z przerażeniem patrzymy, jak ludzie nie potrafią zagospodarować czasu wolnego. Taką formą dla cudzysłów stawiam, proszę pamiętać, wysublimowaną formą zagospodarowania czasu wolnego są te wędrówki po tych różnych galeriach, hipermarketach. No, to trochę taki znak upadku cywilizacji, ja nie chcę z tym walczyć, ale no, kiedyś ludzie do muzeów chodzili, do parku chodzili, siebie odwiedzali, wspólnie spędzali czas, teraz idą do galerii. Pewnie trudno z tym walczyć i pewnie nie wygramy z tym. Ale jak dla mnie to jest to jakiś znak czasu i trochę przerażający.
Trzeba też pomyśleć, co zrobić, żeby tych ludzi kształtować nie tylko w wymiarze duchowym, ale też w wymiarze kultury. Funkcję pasterską realizuje rodzina poprzez praktykowanie ducha służby oraz przezwyciężanie niezgody, niewierności, zazdrości. Realizacja przekazania miłości i służby dokonuje się najpierw wobec najbliższych, a potem wobec innych rodzin tworzących środowisko parafialne. Rodzina jest też naturalnym środowiskiem, które może stać się szkołą poświęcenia, przezwyciężania egoizmu oraz niesienia pomocy ubogim i potrzebującym. To staje się dzisiaj coraz trudniejsze, dlatego że rodziny są małe. W rodzinie dużej, takie jak ja słyszę na Kaszubach, prawda, w naszej diecezji, jeszcze zdarzają się rodziny 10 dzieci. To my już z przerażeniem patrzymy, że takie rodziny są, ale są. To przerażenie wynika z tego, że odzwyczailiśmy się od tego. Kiedyś to była norma. 8, 10 i więcej jeszcze nawet. I w takiej rodzinie nie trzeba było specjalnie uczyć poświęcenia, przezwyciężania egoizmu, niesienia pomocy. To była naturalna szkoła. Starsi musieli zajmować się młodszymi. Nie było wyjścia. To było oczywiste. W momencie, kiedy jest jedno dziecko i rodzice, to trzeba naprawdę dużo wysiłku włożyć, żeby to dziecko nauczyć poświęcenia, oduczyć egoizmu i pokazać, że są jeszcze inni na świecie, a nie wszystko koncentruje się tylko i wyłącznie na nim. Bo on naturalnie jest przyzwyczajony do tego, że cały świat koncentruje się na nim, on jest w centrum świata. I potem wychowujemy takich narcyzów, prawda? I mają problemy w życiu, bo nie wszystko, potem się okazuje, że cały świat nie jest na nich nakierowany. I wielkie rozczarowanie. W rodzinie człowiek uczy się kierować swoim życiem według zamysłu Bożego, a także uczy się posłuszeństwa i odpowiedzialności za siebie i za innych. Teraz moglibyśmy przejść do takiego punktu, wnioski i propozycje pastoralne, ale to bardzo krótko, bo z tego, co się zorientowałem, ksiądz profesor Marian ma to przygotowane też, takie propozycje pastoralne, a ja może potem w dopowiedzeniu mógłbym coś jeszcze powiedzieć. Jeszcze jedno uzupełnienie. Wydaje mi się, że bardzo ważne dla rodzin chrześcijańskich jest to, abyśmy tworzyli środowiska chrześcijańskie. Nieustannie o tym mówił profesor Kamiński często, wspomniany już dzisiaj ksiądz profesor Kamiński. Mówił o tych środowiskach chrześcijańskich. Kiedyś naturalnym środowiskiem chrześcijańskim była parafia i rodzina, było naturalne środowisko chrześcijańskie. Potem, kiedy okazało się, że dookoła tego środowiska jest dużo środowisk nieprzychylnych, a nawet wrogich chrześcijaństwu, zaczęto budować mury, które miały bronić te środowiska chrześcijańskie przed wrogim oddziaływaniem. Ale dzisiaj, kiedy tych środowisk wrogich jest tak dużo, że wznoszenie murów jest bezsensowne, co więcej, one mają tak ogromne oddziaływanie, że żaden mur nie jest w stanie nas oddzielić od tego środowiska. Środki społecznego przekazu, wszędzie można się natknąć na poglądy czy środowiska wrogie chrześcijaństwa. Wobec tego trzeba zbudować silne środowiska chrześcijańskie, tak aby każdy człowiek wierzący miał styczność przynajmniej z jednym żywym i silnym środowiskiem chrześcijańskim. Jak kiedy parafie są malutkie, kiedy są żywe, to one mogą być takim środowiskiem chrześcijańskim, a w mieście o tym nie ma mowy. To nawet przy małej parafii nie jesteśmy w stanie zbudować żywego środowiska chrześcijańskiego w miastach. Na wsiach tak. I ja to widzę, jak jadę na przykład na wizytację do parafii wiejskich na Kaszubach, to są żywe środowiska chrześcijańskie. Tam się wszyscy znają, tam jak jest odpust, to wszyscy planują odpust. Każdy ma jakąś funkcję do wykonania. Ktoś tam zajmuje się kwiatami, ktoś girlandy. Proste sprawy, ale to jest wszystko zaangażowanie. To jest żywe środowisko. Oni dbają o to, żeby ten nasz odpust dobrze się odbył. W miastach tego już nie ma. Trudno znaleźć kogoś, kto byłby zaangażowany w życie parafii. Zatem trzeba tworzyć środowiska chrześcijańskie przez wspólnoty chrześcijańskie, przez rodziny, przez jakieś wspólnoty sąsiedzkie. Ja nie mam uniwersalnego pomysłu.
myślę, że w każdej parafii trzeba szukać tego pomysłu oddzielnie, bo nie ma uniwersal, bo gdyby był, to już dawno byłby zastosowany we wszystkich parafiach. Ale to środowisko chrześcijańskie jest niezwykle ważne. To na razie dziękuję. Jeszcze może jak będą pytania, to potem się ustosunkuję do nich. Dziękuję bardzo.